Telewizja czechosłowacka przedstawia serial Pod jednym dachem. Kiedy w chałupie szafa gra, nic to, że czasem zazgrzyta. Wnet dobra chwila dłużej trwa i zaraz lepsza myśl świta. Drogę do szczęścia każdy ma, prostszą niż sądzisz zazwyczaj. Grunt to, że w domu szafa gra, bo muzyka łagodzi obyczaj. Kiedy grająca szafa gra, zegar czas wolniej odlicza. Odcinek 6. Sądy polubowne. O, młody wrócił. Cześć. No, teda. Snídal si? Jadłeś śniadanie? Jeszcze nie. Tak, pojď. No okej, bledej, čověč. Jakiś blady jest. No. Tak co? No co u dziadka? Nic. Nic? No co nic? Jak to nic? Jak się miewa? Ja nie wiem. Nie wiem. Jak to mówisz, mamo? Jak się odzywasz do mamy? Coś tam robił, że nic nie wiesz. Był bal w remizie. Co dziadek sobie pomyśli? Jedziesz do niego, a idziesz na potańcówkę. Ale dziadek też tam był. Wszyscy tam byli. Nie mów, że poszedł tańczyć. Dopiero po północy. Najpierw grał na flecie. Na czym? Na flecie. Od kiedy dziadek umie grać na flecie? A jak się wszystkim podobał orkiestron? Grał solo czy z orkiestrą? Z orchestrionem. Ty mówisz jako namiestnik? Tyś tam chyba za dużo wypił. Co robiłeś w nocy? Co miałem robić? Normalnie. Spałem. Z kim? Z kim? Co to za żarty? Poszedłem spać o trzeciej. Potem przyszedł stryjek Boguś, bo mu uciekły kury z klatki. No i jak mu nie przyłożyć? Rozumiesz, co on mówi? Ty spałeś w łóżku lokatora dziadka? Nie, na dziadkowej kanapie. On chyba jest jeszcze pijany. A gdzie spał dziadek? Nie wiem. Jak to nie wiesz, gdzie spał dziadek? Skąd miałbym to wiedzieć? Jak szedłem rano do autobusu, to jeszcze go nie było. Został u tej pani, którą odprowadzał. Czekaj. Czy to nie ta z tej chałupy? Fuksowa. Ja to wiedziałem. A mówiłem. Mówiłem. Tato, dziadek mówił, żebym w sobotę znowu przyjechał. Coś podobnego. A ciekawe po co? Czemu miałby nie jechać? A czy ja mówię, że go nie puszczę? Wręcz przeciwnie. Ja go tam wyślę. Nie zostawimy starego pajaca bez kontroli. Jest pana. Ma samo. Dobre jutro. Dzień dobry. Lecił się pomalu polecę. Jeszcze trochę, a byłoby dobry wieczór. Gdzie się pałętałeś całą noc? Jak to? Jesteśmy na ty? Ajej, na dodatek film ci się urwał. Bal w remizie. Nic? Daszeńko, buzi. Nic? Panie cesarz, Boguś, ja ci przysięgam. Eugeniuszu, nie kłam. Na mą duszę. Spałem w kuchni na stole. Byłem tak zmęczony, że nie wiem, gdzie się położyła ona. Placki ziemniaczane były gumowe. Fuj, do tego ta potworna baba. To pięknie się o niej wyrażasz. I to po minionej cudownej nocy. Ja nie mówię o niej, o fuksowej, mówię o listonoszce. Gdy się wykradałem od Daszy, jak złodziej, wpadłem listonoszce prosto pod motorower. To była chwila, myślałem, że dostanę zawału. A ta baba złośliwa zaraz zaczęła. O, pan Huml! Jak się dzisiaj spało? Jak myślisz, rozpowie po wsi? Nie, raczej gdzieś tak chlapnie. Boisz się o opinię? Chłopy ci będą tylko zazdrościć. Co tam niesiesz, Daszeńko? Tylko kilka drożdżówek. No, taková návštěva, já mu nepodám ani snídaně. Taká vizita, já mu nedávám navíc snídaně. Jak zešla na důl, už Genka nebylo.
Gdzieś uciekł? Ja jsem neutek, pani Fuksowa, nie uciekłem, pani Fuksowa. Ja... To ciężko wyjaśnić. Wyspałem się i normalnie poszedłem do domu. Pani Fuksowa? Pani Fuksowa? Już nie będziesz mi mówić Daszo? Ja bym bardzo chciał, ale ze względu na ludzi lepiej chyba wróćmy do pan, pani. Daj spokój. A plotki kichaj, ty jesteś wdowiec, Daszenka rozwiedziona. To prawda, Bogusiu. Kobieta jednak pomimo tego całego równouprawnienia nie może gwizdać na to, co gadają. Prawda, geniu? Jestem królewna Biszkulinda i czekam tutaj na księcia. Nigdy nie ukaże jakiej princ. Jestem książę Szufladka, znamienitego rodu. Za pozwoleniem znany łowca jeleni. Jeśli chcesz, jak chwycę jelenia, będzie twój. Możesz mi pomóc, krzykniesz na niego, a on się wystraszy. Pomogę ci w polowaniu na jelenia. Żeby tylko nam nie przeszkodził król. Jest tu gdzieś w lesie. On ma tu na wszystko baczenie. O, słyszałem cię. Byłem tuż obok, tyłobuzie. Ty jesteś księciem? I chcesz u obcego króla polować na jelenia? Nie gadaj tak dużo, bo cię tak walnę, że popamiętasz do końca życia. Król nie król, mnie tam bez różnicy. A się odnosisz do swojego króla? Dziwnie się wysławiasz jak na szlachcica. Książę, nie powinieneś być tak ordynarny. Król aż zemdlał z wrażenia. Tatku, to ja, twoja córeczka, którąś przed laty oddał węglarczykowi. Pamiętasz? Potem przyszedł wilk, zjadł węglarczyka i od tego czasu... Słuchaj, księżniczko, proszę cię o rękę. Co ty na to? Ja ci pokażę oświadczyny. Będziecie mi się tu żenić? Ja cię zahipnotyzuję. Pink, już po tobie. Ja wam pokażę. Jestem diabeł i nikt tu mi nie będzie polował na moje jelenie. Ja będę polował na jelenie sam. A wy wypieprzać mi stąd. Dziadku, przestań. Jesteś wulgarny. Ja wulgarny? Przecież te dzieci nic innego nie słyszą, ciągle tylko jak cię walnę, ty mnie walniesz. Życie się z nikim nie pieści, niech wiedzą, co je czeka. Król i księżniczka mają według ciebie wypieprzać? Można to ująć wulgarniej. Dla kogo ja odstawiam te kukiełki? Co się tam dzieje? Jest tam ten prażak z odstającymi uszami. Kto ma odstające uszy według ciebie? Ty, mała szczerbatko. Spokój. No i popsuły. Przecież nie będzie stał pod bramą. Bądź tak miła, nie wpuszczaj go tu. Czemu? Widzieli się raz, a już za nią łazi. Każde małżeństwo zaczyna się od tego, że się musieli zobaczyć. Szybko to idzie. Pradze w lasta będzie miała lepiej. Daj spokój. No co, zapnij suwak, nie leć goła. Zaraz wracam. Dokąd to? Poszukać Bogusia, żeby naprawił lalkę. Ale się ucieszy. Żebyście nie mieli szybciej prażątko niż prażaczkę. Trzeba uważać. Dokąd idziecie? Do wujka Bogusia.
To si nemohl koupit... Nie mogłeś kupić drewnianego grzybka do cerowania? A na co? Na co? Mam nadzieję, że tę chochelkę później umyjesz. Otwarte? Dzień dobry. Co tam niesiecie, dzieci? Napraw nam to, stryjku Bogusiu. Prosimy. Pokaż. A kto to zepsuł? Przez dziadka robił teatr. Upadło. Naprawdę. Blasta chciała go ten walnąć, że ją wyśmiewa. Że przyjechał ten prażak. A ty, jak się nazywasz? Makowcowa. Więc Sławeczek nie przyjechał tu do dziadka. Jaką bajkę odgrywał dziadzio? O tym, jak się pali stodoła i jak walnęli księżniczkę. Kto sobie pozwala na walnięcie księżniczki? Diabeł. A za co? Za nic, tak tylko. On za jej nie bronił. A dzielny Honza jej nie obronił? Przecież on się spalił. To my nic nie wiemy. Jak się spalił? Dziadek zapalił słomę. Jak to? Jak się miała zapalić stodoła? To w tej sztuce. I kiedy gasił obróz, Honza się cały spalił. Teraz diabeł gra za Honzę i za siebie. Zna pan prawdziwe bajki? No, tu obecny stryjek wczoraj akurat opowiedział bajkę o tym, jak to Honza zasnął księżniczce na stole. Princeznie na stole, no. Zagrajcie nam tę bajkę. Prosimy, stryjku. Wiecie co, dzieci? Stryjek jest podenerwowany. Jak będzie gotowy, zatrąbię na trąbce. Ja na was zatrąbię. Zmykajcie na świeże powietrze. Co ty dzieciom opowiadasz? Co to, ja nie mam prawa się zdenerwować? Durnia ze mnie robisz? Spójrz lepiej na siebie. Rano jesteś jak pokrzywa, odwarkujesz jak pies. Dla ciebie nie jestem żaden stryjek. To pasuje, Fuksowej też mówią ciociu. Już mam tego dość. To w tutejszym zwyczaju. Wtrącać się w cudze życie? Nie, do każdego mówić stryjku. Nie będę się denerwować. Czy ja niby jestem stryjek? Żeby się nie okazało, że mam całą rodzinkę na głowie. Do mnie każde dziecko mówi stryjku. Tobie to zrozumiałe. Ale między nami jest przecież pewna różnica. Poza tym zainteresowała mnie uwaga o zasypianiu na stole. Pomyślałeś, że to odnosi się do ciebie i Fuksowej? Nie ośmieliłbym się przecież nic podobnego. Nie udawaj, no, dziadku. Jesteś zazdrosny. Czekaj, Piszto. Daj się przejechać. Piszto! Pożycz nam swoją hulajnogę. Jeszcze byś mi zepsuł. Głupi jesteś. Nie proś się go, skąpego cygana. Co powiedziałaś? Jesteś cygan z kąpiradło. Zrobione. Stryjek Boguś woła. Dajcie mi spokój. Jest was dwie i nie możecie się dogadać? Chyba nie. To takie trudne. Będziecie się zmieniać co tydzień. W czym problem? Akurat
co si mám tím, že mám malé děti, ona nie. Melicharová nemá žádný. A co ti do toho? Može nechtěla. Prosím vás, já nevím, kde... Dajte, spokoj, budáš hlovat z toho bolí. A kdo má to ustalit, jak nie pan, pane převodničonce? Všechno já? Dobrý den. Dzień dobry. Dvakrát startky. Dva razy populárne. Jo, jo. Nie było tu przewodniczącego? Nie. Co masz na tym talerzu? Rolady. O ile? 2,5. Biorę 2. Czemu go szukasz? Piszcie, ktoś ukradł hulajnogę. Widzisz, jak to jest. Co? Kiedy ktoś kradnie. Kto to powiedział? Też zamówiłem takie dwie orzechowe. Pyszne. Dla was każdy cygan to złodziej, co? Jak cyganie kradli, to z biedy. A mojego chłopca napadli. Ale ja znajdę sprawiedliwość. Chodź, Piszta. Idziemy. Przewodniczący to jedyny uczciwy człowiek między wami. Idziemy. Tu masz za roladę i skorupy. To był czardasz. To był czardasz? Dopiero się zaczyna. Kto miałby mu ukraść hulajnogę? Kto by się tam połakomił? Jak idę rano do pracy, to się boję, żeby dzieci nie spaliły mi chałupy. Ona tego problemu nie ma. Jak mam mieć dzieci, kiedy ten mój mąż już śpi jak zabity, jak wracam z drugiej zmiany? Nie mówcie jedna przez drugą, można zwariować. Posłuchaj, przewodniczący. Najpierw ma być załatwiona nasza sprawa. Czekajcie, ja mówić będę. Ja tu szefuję. Nikt mnie nie będzie wyzywał od złodziejskich cyganów. Na to są paragrafy. Ale co się stało? Krowa się ciebie. Tego tylko brakowało. Kobiety, dogadacie się. Przeprowadź się do Pragi. Nie interesuje mnie to. Szukam sobie grzybów, a tu ktoś mnie szpieguje. Znajdź pan sobie inne miejsce. Ja ich nie szukam, ja je zbieram. Gdzie masz chłopcę? Mirka? Przed chwilą tu był. Co chcesz od niego? Potrzebujemy się go o coś wypytać. Mirku! Chodź na to. Ja nie wiem. Gdzie jest hulajnoga? Jaka hulajnoga? Ta, którą ukradli, piszcie. Kto? Jakbym wiedział, to bym się nie wypytywał. Jak nie wiesz, to czemu przyłazisz do mojego syna? Chciał, żeby Piszta mu ją pożyczał. Wziąłeś ją? Nie wziąłem. Słowo. Chciałeś pożyczyć i wyzywałeś mnie od cyganów w skąpiradę. Nie pozwolę obrażać moich dzieci. A mam pozwolić, żebyś mi obrażał nasze? Nasz chłopak nigdy nie kradnie. Zapamiętaj sobie. Mój Piszta nie jest gorszy od twojego Mireczka. Codziennie chodzi do szkoły. I nie kradnie. Nie kradnie! Coś powiedział? Że nie kradnie. A my to nie wykradniemy? Każdy cygan gada, co mu cygańska natura podpowiada. Ty mnie będziesz wyzywać od cyganów? Czy ja cię wyzywam od Czechów? Spróbuj tylko. No co? Mirku, zostaw go. Chodź tu, Piszta. Będzie się tu wykłócał. Porozmawiamy kiedy indziej. Mirku, do domu. Czekaj no ty. Do domu. Da 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 da
No, to je vám podobný. To do pana podobne. Wszystko sam. Wieczorem razem je ugotujemy. Wieczór budeme mít spolu kulajdu. Tak jdem. No to idziemy. No, jdem. Dzień dobry, Miluszko. Chodź na tu. Co ona rozrabiałaś, że jesteś taka grzeczna? Nic nie zrobiłam. Czemu się nie bawisz z dziećmi? Wolę spacerować sama. Znalazła się ta hulajnoga? Nie wiem. Nie wiesz przypadkiem, kto ją ukradł? Może nie ukradł, może tylko zabrał. A po co? Bo Piszta był skąpy i nie chciał jej nikomu pożyczyć. Piszta nie chciał pożyczyć? Wszyscy byli na niego wściekli. Brzmi to wiarygodnie. Teraz by pożyczył chętnie, ale już jej nie ma. Bo jest schowana, prawda? Więc ma i nie ma, bo nie może jej znaleźć. Tak to jest, jak się człowiek wścieknie i nie myśli o konsekwencjach. Miluszka nic nie wie. Ale myślę, że wie. Prawda, Miluszko? Nie mogę nikomu powiedzieć. Nawet tacie? On by mi dał. Nie możesz powiedzieć, ale możesz mi to szepnąć. Chodź, żeby stryjek nie słyszał. Stodole straszy? Aka duża dziewczynka. Chodź, pokażesz mi, gdzie ją schowałaś. Chodź. Ja się boję. Boisz się? To tu zostań z panem Humlem. Chodź, Miluszko, do mnie. Coś ci pokażę. Byliśmy z panem cesarzem na grzybach. Pan cesarz znalazł więcej, ale takich już starszych. A mnie się udało znaleźć najładniejszego grzybka. A wiesz, jak się nazywa? Szatan. Szatan. Masz rację, to jest szatan. Masz prawdę, jest to szatan. Jest. Ale wylez, nebo do... Wyłaź, albo cię wyciągnę widłami. Jezus Maria, nie wygłupiaj się, to ja. Że się nie wstydzisz. Żonaty chłopa ma taką dobrą żonę. Zasługujesz, żebym jej powiedział. Co ty mówisz? Przecież obydwajśmy chłopy. Chyba, że ty co innego wolisz. Nie próbuj mnie obrażać. Która jest godzina? Mówisz, że reszta jest jadalna? Tak. No, brawo, znalazła się. Tak. Więc jest. Miluszko, powiedz nam, co teraz zrobisz? Jak będzie ciemno, postawię ją za bramę. To by nie było tak, jak należy. Wtedy nikt by nie uwierzył, że jej brabec nie wziął. Jak sobie naważyłaś, to musisz wypić. Przeproś i powiedz, jak to było. Mam wejść do środka? No tak. A jak mnie zbije? Jest wściekły. Nie bój się i przyznaj się. Zobaczysz, że cię jeszcze pochwali. Idź już. Zmykaj. Mogę pojechać na niej? Dopiero jak ci Piszta pozwoli. Jest czy go nie ma? Za 5 minut ma odjechać. Co tu robisz?
Dobrý den. Dzień dobry. Dobrý den. Přijel jsem za tebou. Přijechałem do ciebie. No, widzę. W chałupie jsem byl. Byłem w chałupie, a ty gdzie byłeś? W lesie. W lesie. Patrz, cośmy z panem cesarzem uzbierali. No, a to zase pojedziesz? Już odjeżdżasz? No, już sam nie. Już miałem jechać. Nie pogadaliśmy wiele. Tu masz, no. Masz. Zawieź do Pragi do mamy. Niech ci zrobi grzybową. Koszyk mi zwrócisz, jak znów przyjedziesz do dziadka. Patrz, jakiego tu sobie znalazł dziadka. Nie ma jeszcze Tondy? Nie. Nie widzieliście go w lesie? No tak to ja. Może jest w gospodzie. Tam już byłam. A tu już pewnie ludzie na niego wymyślają. Może poszedł do sklepu. Aniczko, niech pani nie szaleje. Ma jeszcze całych 5 minut. Jeszcze go poszukam. Zaraz go znajdę. Ten chłop powinien był trafić na taką kowandową, aby mu dała bobu. Biedna Aniczka dba o niego, pierze mu, a on się wyciera gdzie indziej. Lump paskudny. Mam go jeszcze kryć. Co ty mówisz? Przyłapałem go w stodole z jakąś kobitą. Nie chciałem ci mówić. Czemu jej nie powiedziałeś? Pokarałbym Aniczkę, nie jego. No, ona właśnie... Tak szofer trochę jak marynarz. Nie wiesz, ile razy dziennie jest kuszony. Ciekawe, czy przynajmniej czasem dostaje porządnie po gębie. Czekaj! Złodziejskie nasienie. Nie szalej. Córka przewodniczącego kradnie. Co kradnie? Ukradła, piszcie, hulajnogę. Co to mówi, że ukradł? A może sam pan przewodniczący? Nie obrażaj ludzi. Gdzie uciekła? Już ja ją znajdę. Raptus jeden. Nie wygląda na to, żeby ją chciał pochwalić. Działanie wychowawcze na Bogusiu nie wyszło. Aranka! Aranka? Co? Aranka! Chodź tu, coś ci powiem. Wiesz, kto ukradł hulajnogę piszty? Córka przewodniczącego. No ale przecie cygan zostanie cyganem, a przewodniczący przewodniczącym. Choćbym miał córkę złodziejkę. Piękny przewodniczący. Swoje prosięta karmi ze spółdzielczego. Gdyby mu tak prosięta ukradli. Gad jeden. Kiedyście spostrzegli kradzież? Rano drzwiczki były otwarte, a prosięcia brak. Nie mogło to prosie uciec samo? Musiałoby wyjść oknem. Może to był ten sam złodziej, co się wtedy do mnie włamał. Było u was włamanie? Czemu nie zgłoszone? To panika, byliśmy przy tym. Pani Fuksowej się zdawało. Ale co się zdawało? Starczy tego. Przyprowadźcie psa. To się wyjaśniło, pani Fuksowa. Węszy? Pięknie węszy. Nie rozpraszajcie zwierzęcia. Co mi się zdawało? Robi pani niepotrzebną awanturę. Thank you.
Szukaj. Fero. Fero, przysięgam, że nic nie wiem. Co? To beznadziejne, towarzyszu poruczniku. Teraz ma już w nosie prosięta. Nie wiem, co właściwie tropił po całej wsi. Po co miałby się ktoś włamywać po jedno do chlebika, kiedy tu ma ich za 40? 50, dokładnie 50, same pstrokate. Takich nikt nie ukradnie. Takový nápadný prase by žádný chytrej zloděj neukradl, jo? Co? Jaké bylo vaše prosě? Normální bílý. Normálně, bílé. To beznadějné. Zwołałem was, żeby powiedzieć, gdzie jest to ukradzione prosie. Gdzie jest to ukradzione prasę? No. No a gdzie? Gdzie jest? Poczekaj, gdzie jest? Siadaj. Najpierw złodziej. A ten? Ten jest wśród nas. Mezi nami. Dlaczego patrzycie na mnie? Aranka, chodź do domu, nie damy się obrażać. Spokojnie. Tak było i tak będzie. Wszystko na cyganów. Jeszcze na koniec powiecie, żeśmy to prosie ukradli my, a córka przewodniczącego ukradła hulajnogę piszty. No nie, Miluszka nie kradnie. Tylko ją schowała. To jeszcze dziecko. Dzicie! Co? Co? A ty hned poszła ją zwrócić. Poszła. A ty po całej wsi chodzisz i wyzywasz ją od złodziei. A ja? Jak teraz wyglądam przed ludźmi? Czekaj, cicho. Gdzie to prosię? Właściwe pytanie. Gdzie jest to prosię? Powiem wam. Jest u Aranki na wybiegu. No, poczekaj. Pane Huml. Chwileczkę, panie Huml. Moje prosie jest przecież całe białe. To taka sztuka namalować czarne plamy? Czym je przemalowałeś? Piszta. Mówże, no, szybko. Mów po dobremu. Czym przemalowałeś prosie? Lepikiem. Ale po co? Chciałem tacie sprawić radość. Chciał tacie sprawić radość. No proszę. I kto miał rację? Ale wasza córka zaczęła. Fero jest ojcem, tak jak ty. Ja nie jestem tutaj jako tata, tylko jako osoba urzędowa. Ludzie, nie róbcie z tego takiej tragedii. Przecież jesteśmy tu świadkami historycznego wydarzenia. Historické události. Předsedo. Panie przewodniczący, a gdyby to było odwrotnie?
To by było w porządku? To są stare porządki. Rozumiesz, co się wydarzyło? Uświadamiasz sobie wymiar tej chwili? Jesteśmy świadkami tego, że córka przewodniczącego może ukraść hulajnogę cygańskiemu dziecku. Cygańskiemu dzieci. No, nieco na to. Coś w tym jest. Przewodniczący. No, co było, to było. To smesy. No, Fero, co było, to było. Szkoda, że mnie jednak z czegoś nie okradli. Mogłem się znaleźć w czytankach. Bogusiu, mógłbyś być sędzią. A ty detektywem. Skąd wiedziałeś, że prosie jest pomalowane, ale w zagrodzie? Od przewodniczącego. Powiedział, że jest 50 srokaty. Policzyłem. Było ich 51. Genialne pomysły są zazwyczaj proste. Kiedy w chałupie szafa gra, nie szkodzi, że skrzypi zazwyczaj. Bo dłużej dobra chwila trwa, gdy muzyka łagodzi obyczaj. Drogę otwartą każdy ma do szczęścia, co tuż, tuż się kryje. Kiedy w twym domu szafa gra, nie usłyszysz, jak zegar bije. Kiedy grająca szafa gra, weselsza w głowie myśl świta. Wnet dobra chwila dłużej trwa, gość w dom twój chętnie zawita. Drogę otwartą każdy ma do szczęścia, co tuż, tuż się kryje. Kiedy w twym domu szafa gra, nie usłyszysz, jak zegar bije. Udźwiękowienie wersji polskiej i Studio Voiceland Wrocław. Tekst Joanna Czarnecka i Grzegorz Braun. Czytał Tomasz Orlicz. Když máš v galupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas